Rozmowa poranka. 9. Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za nami forum ekonomiczne w Karpaczu. Sporo tam mówiono o przyszłości górnictwa, jego transformacji, o energetyce. Pytanie, czy mądrze mówiono? No, muszę powiedzieć tak, że transformacja energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektroenergetyki, ale trzeba mieć też świadomość, że ciepłownictwa dotyczą te problemy, to jest w ogóle jedno z największych wyzwań polskiej gospodarki. Jeżeli chcemy być gospodarką konkurencyjną, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, eksportujemy coraz więcej, polski eksport to jest ponad 300 miliardów euro rocznie. Nigdy nie marzyliśmy jeszcze 15 lat temu o takim poziomie eksportu. Jeżeli chcemy być konkurencyjni również, biorąc pod uwagę ślad węglowy towarów, które będziemy sprzedawać w przyszłości na rynkach światowych i europejskich, no to musimy przyspieszyć zmiany w polskiej elektroenergetyce, czyli inaczej mówiąc, odchodzić konsekwentnie, najszybciej jak to jest możliwe, w sposób, który ogranicza, który musi być ograniczony poprzez bezpieczeństwo energetyczne i ekonomię, musimy jak najszybciej odchodzić od paliw stałych, czyli węgla brunatnego, węgla kamiennego w elektroenergetyce, bowiem produkcja energii elektrycznej, ale również ciepła z tych nośników energii jest coraz mniej opłacalna, biorąc pod uwagę koszty emisji dwutlenku węgla. I teraz dosadne, a propos tego, co pan mówi, było też kilka wypowiedzi właśnie na forum w Karpaczu. Priorytet w polityce rządu mają odnawialne źródła energii, mówił minister Henryk Kowalczyk. Widać to? Tak, oczywiście. To jest oczywiste, że każdy rząd, jaki będzie wyłoniony po wyborach, będzie miał wielkie wyzwanie przed sobą, czyli przyspieszenie transformacji energetycznej. Polityka energetyczna państwa, podstawowy dokument, który w tej chwili obowiązuje w horyzoncie do 2040 roku, musi zostać zaktualizowana. Ten rząd, który ustępuje, zapowiedział nowelizację tego dokumentu. Niestety tego nie dokonał, ale jak rozumiem, czas kampanii wyborczej nie służy rzetelnej dyskusji i podejmowaniu w tej materii decyzji. Ja osobiście uważam, że polityka energetyczna państwa powinna być dokumentem o wyższej randze, czyli po pierwsze z horyzontem do co najmniej 2050 roku, przyjętym dokumencie przez Sejm na wniosek rządu i realizacji przez kolejne rządy Rzeczpospolitej. A co pan na taką datę jak 2030 rok, panie premierze, bo ostatnio było głośno wokół prezesa PGE, pana Dąbrowskiego, który zapisał w zielonej strategii spółki, że spółka odejdzie od węgla w 2030. No potem trzeba było szybko się z tego wycofać i tłumaczyć, że to nie tak. Muszę powiedzieć tak, że czas publikacji tego dokumentu, bo jest to dokument biznesowy, to nie administracja, tylko zarząd spółki podejmuje decyzję. W tej materii jest bardzo dużo nieporozumień, jest bardzo dużo takiej sytuacji, którą ja nazywam niestabilnej. To 2030 wiadomo, rok to nierealne, za krótko, czy realne? Rząd zapowiadał stworzenie NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której to NABE miały przejść wszystkie aktywa węglowe ze spółek elektroenergetycznych. Jest to pomysł, powiedziałbym, dość racjonalny, natomiast on się jeszcze nie urodził w sensie regulacji prawnej, która by dotyczyła tej sfery. Natomiast strategia spółki, no, która została opracowana w oparciu o wskazania biznesowe, ekonomiczne, no, musi być osadzona w realiach polityki energetycznej państwa. Także myślę, że jeszcze raz podkreślam, czas kampanii wyborczej
powinien sprzyjać rzetelnej dyskusji to chyba się nie o strategii energetycznej. Natomiast takie dokumenty zawsze będą kontestowane bardzo mocno właśnie w czasie kampanii wyborczej. To właśnie gdy podano te informacje o 2030 roku zapisanym w strategii PGE, od razu przypomniano, że przecież jest umowa społeczna rządu z górnikami i tam 2049 rok widnieje, to związkowcy podnieśli. 2049 rok to jest za długo, odpowiednio, za krótko, pana zdaniem? Ja witam z zadowoleniem, że takie porozumienie z partnerami społecznymi rząd kilka lat temu podpisał. Ponieważ uważam, że wszelkie programy restrukturyzacyjne, które realizowane są w odpowiednich uwarunkowań społecznych, powinny być prowadzone w dialogu z partnerami społecznymi. Myślę, że po pierwsze polityka energetyczna państwa, która musi być wpisana w politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej, której my jesteśmy członkiem. Polski rząd pod tą polityką się podpisał. W związku z tym musimy dopasować tą naszą politykę energetyczną do tych realiów. Natomiast ja myślę, że horyzont 2049 rok byłby racjonalny przy jednym założeniu, że ekonomia będzie, że tak powiem, wspierała ten harmonogram likwidacji trwale nierentownych kopalń. Natomiast to oczywiście, tam trzeba byłoby wpisać możliwość nowelizacji tego porozumienia, czy też aktualizacji w porozumieniu z partnerami społecznymi, ponieważ jeżeli zmienią się uwarunkowania, no to oczywiście powinien zmieniać się program. Natomiast ja nie sądzę, żebyśmy byli zmuszeni do szybszej likwidacji niż 2049. Dlatego, że my musimy skoordynować likwidację mocy produkcyjnych w kopalniach, zarówno węgla brunatnego, jak i węgla brunatnego, do poziomu wytwarzania energii elektrycznej z tych źródeł. No trudno sobie wyobrazić, żebyśmy likwidowali nasze bloki elektroenergetyczne, zarówno pracujące na węglu kamiennym, jak i węglu brunatnym, jeżeli nie mamy nic w zamian. To jest racja. Czekamy w związku z tym na atom jako tę taką podstawę. Ale jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio też padła w kampanii, tym razem z ust premiera, żeby przydało się takie Ministerstwo Transformacji Energetycznej. Być może z siedzibą na Śląsku. Pana zdaniem by się przydało, biorąc pod uwagę, jak to jest duży problem, wyzwanie, ta transformacja energetyczna? Nie, absolutnie. Uważam ten pomysł jako populistyczny. Obecnie dwa są ministerstwa, które się tym zajmują. Absolutnie nic nie dający. Ja obserwując sytuację w administracji od lat już, odnoszę wrażenie, że struktura administracji jest podporządkowana jakimś zobowiązaniom politycznym, a nie merytorycznej stronie funkcjonowania administracji państwowej. Przypominam, kiedyś energetyką zajmowało się Ministerstwo Gospodarki, w tej chwili nie ma w ogóle Ministerstwa Gospodarki w Polsce. Energetyką w sensie regulacyjnym zajmuje się minister klimatu i środowiska, czyli dawny minister ochrony środowiska. Dla mnie jest to totalny absurd, jako że minister środowiska powinien zajmować się ochroną środowiska. No to może taki resort by się przydał. I on powinien budować kompromis z ministrem gospodarki, który w tyle głowy miał zawsze ekonomię, miał bezpieczeństwo energetyczne państwa i tak dalej. Tutaj dochodzi do jakichś absurdów, że minister środowiska zajmuje się sprowadzaniem węgla, dopłatami do węgla i tak dalej, a nie jakością powietrza czy jakością wód i tak dalej. To po jeszcze drugie, jeśli chodzi o to Ministerstwo Transformacji Energetycznej, no przecież nie tak dawno utworzono Ministerstwo Energii. To ministerstwo kilka lat
później zlikwidowano. Tak, bo oszczędności. Więc ja tego kompletnie nie rozumiem. To jest zmiana papierów firmowych, zmiana budynków, bałagan w administracji co najmniej roczny i efekt zerowy. A Ministerstwo Przemysłu to jest zapowiedź Donalda Tuska na Śląsku. Też jestem, kampania wyborcza? Nie, a oczywiście. Też nie jestem zachwycony tym pomysłem, panie redaktorze, a to z tego powodu, że nie ma takiego działu w administracji państwowej w tej chwili. Administracja działa w oparciu o ustawę o działach administracji państwowej. Nie ma takiego działu jak przemysł. Trzeba by zmienić ustawę o działach. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zostało, o ile przypominam sobie, zlikwidowane w 1997 roku, czyli od 1997 roku, gdy zmieniono kształt Centralnej Administracji Państwowej, oddzielając funkcje regulacyjne od funkcji właścicielskich, przestało istnieć. Stworzono wówczas Ministerstwo Gospodarki. Natomiast powoływanie w takim czy innym mieście centralnych czy naczelnych organów administracji państwowej z punktu widzenia funkcjonowania administracji jest pewnym utrudnieniem. Natomiast ja rozumiem intencje pana premiera Tuska, który chce dowartościować Śląsk. Kiedyś, jak pan pewnie, no, zapewne tego nie pamięta, ale przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli poprzedniego systemu, w Katowicach było ministerstwo górnictwa i energetyki i tu była jego główna siedziba. Pytanie, czy do rozwiązań właśnie z tych wspomnianych przez pana czasów należałoby wracać? Chyba poważniejsza rozmowa a propos transformacji energetycznej, no to wiele by wskazywało dopiero po wyborach. Ja myślę, że poważna rozmowa o poważnych wyzwaniach, przed którymi stanie rząd Rzeczpospolitej, będzie po wyborach. Natomiast tych wyzwań związanych z energetyką szeroko rozumianą jest bardzo dużo. I na pewno do tego tematu będziemy wracać. Janusz Steinhoff, były wicepremier, minister gospodarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio M 107,6 FM.